Okej, ona potrafi zrobić coś takiego. Dobrze wiedzieć, 1500 wudu. O kurde, łocie, panie, co tu się stało teraz? Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku Stajaru na moim kanale. I moi drodzy, jest to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany odcinek. W sensie od jakiegoś roku wam zapowiadałem, że się pojawi bicie Aquy po raz pierwszy na odcinku. Miałem propozycję, żeby iść Aquę wcześniej, ale no nie było jakoś tam za bardzo okazji, żeby to nagrać. I twierdziłem, że no zostawię sobie ten pierwszy honorowy raz, ten pierwszy bezcenny na odcinek, żebyście się po prostu mogli ze mnie pośmiać. No i dzisiaj jest taka okazja, że po prostu sobie z ziomkiem gram. Jest w ogóle ze mną KTN, tylko aktualnie jest wyciszony, więc się nie przywitam, ale on może gdzieś tu się przewinąć podczas odcinka, zobaczymy. Tak czy siak jestem z nim na Discordzie. I sobie piszemy J2 i nagle tutaj nas zabierają na Aquę. I oni chyba nie wiedzą, że nagrywam. Prawdopodobnie będą wymagali ode mnie jakiegoś skilla, jakby napisaliśmy, że idziemy pierwszy raz, więc może być całkiem ciekawie. Myślę, że wybaczą nam błędy, natomiast no ja idę na ślepo, tak? Bo na ślepo jest najśmieszniej, więc nie oglądam żadnego poradnika. Wiem mniej więcej jak to wygląda, wiem jak sam boss wygląda, ale nie mam dlatego pojęcia na przykład na co biję, więc to może być całkiem ciekawe. Jeżeli wam się takie filmy podobają, gdzie robię coś pierwszy raz, to zostawcie kciuka. TR na moim kanale pojawia się często, więc możecie zasubskrybować. No. I tyle. I cóż, idziemy sobie na Aquę. Chodzimy. Okej, chciałem zrobić cięcia, to w ogóle weszliśmy. Ej, halo, ale KTN ma awka. KTN ma awka, nie wiem czy oni wiedzą, że KTN ma awka. I oni tu się w ogóle rozdzielają. Rydz i Shidem. Dobra, spoko mordo. Spoko, spoko. Jakby, ja naprawdę nie wiem co tu się dzieje, kompletnie. Dołączam do rycerza, będę go buffował po prostu, tak? Gramy na rycerzu, oczywiście Tankmeister, level 84, czyli już de facto na Aquę powinien chodzić spokojnie. No z tym, że chciałem po prostu zostawić sobie to na odcinek. Dobra, jest tutaj wudu, jak widzimy na czacie, więc całkiem nieźle. Pozdrawiamy serdecznie. Pojawiają się jakieś grupki. Kiedyś, dawno temu, jakiś rok temu ponad, oglądałem u Tobiego, jak jeszcze był film na jego kanale, z Aquy. Chyba u Tobiego. I tam było takie coś, że tu trzeba łapać te grupki i jakieś specjalne złapać. Jakiegoś tam chyba tego grupasa trzeba upolować z questa. No nie wiem. Walczymy sobie z kimś. Będzie walka pierwsza. No i co? I tutaj chyba się bijemy, nie uciekamy. Tak mi się wydaje. To może być całkiem śmiesznie. W ogóle odcinek będzie z tego co wiem bardzo długi, bo tego bossa się długo klepie. Jak jeszcze będą takie lagi tutaj, to już w ogóle będzie się długo to klepało. Więc słuchajcie, wypożyczcie sobie coś ciekawego do jedzenia i do picia. I co, klepiemy, no niech się ten Dark Basti załaduje, bo nie mówcie, że go wywaliło, ja go sam nie pokonam tej grupki. Kochani, Shida wywaliło, nie do końca wiem co mam zrobić, chyba że tak miało być, to może ucieknę. O nie, dobra, jest, jest Shid, dobra, nieważne. Znalazł się Shid w ostatniej chwili. Przywitam się z nim, nie, bo czemu nie? Nie wiem czy on wie, że robię to pierwszy raz, wiem, że na pewno wie MO. I teraz pytanie, czy tu się ucieka, czy tu się bije, nie? Możecie już się śmiać ze mnie w komentarzach. Zdaje mi się, że się ucieka, bo on nic nie zrobił kompletnie. Nie wiem. W sumie nie widzę. Okej, bije, dobra, na szczęście. Na szczęście bije. I zabił nas strzała. To jest chyba 140 level, więc całkiem fajnie. Pozdrawiamy go serdecznie. I coś wydropił. I tu się jakiś w ogóle Edwin Hook przed chwilą pojawił, ten grubas. No dobra, jakby. Okej, tu się jakieś grupki pojawiają. Nasza drużyna zniknęła. Ciekawie, ciekawie. No, więc tak jak powiedziałem, odcinek będzie na pewno długi. Myślę, że godzinka, godzinka to jest minimum. Mam nadzieję, że to się nagrywa wszystko, Jezus Maria. Żebyście mieli naprawdę fajny materiał. No i mamy kolejnego asystenta. No tutaj trzeba coś podropić, jakieś itemy trzeba podropić. I wtedy to wszystko tam gdzieś włożyć i idziemy dalej. To wiem, a potem już się robi łatwiejsze. Ale naprawdę, no nie pamiętam kompletnie co tu się tak naprawdę robiło. U tego Tobiego. On już jakoś rok ma zablokowane materiały na kanale, więc musiałem to oglądać naprawdę bardzo dawno temu. Dobra, no tak czy siak, ja jestem gotowy, jestem w pełni sił. Na Rydzku, słuchajcie, nie grałem od czasu challenge'u na łuku, czyli od czerwca. Od czerwca nie odpalałem w ogóle tej postaci. No z tym, że mój ziomek wrócił do gry. Oj, zabrakło mi many, fail. No właśnie, to jest ten problem, ale mnie klepie ten asystent, żeby tego mnie nie zabił. Dobra, git. To jest właśnie ten problem, że nie mam tego przyzwyczaja na Rydzku, bo od czerwca w ogóle nie grałem. Więc może być całkiem ciężko ogarniać. Nawet nie wiem na ile mi spele wchodzą. Chyba jest to ustawione. Kiedyś się lognąłem, żeby sprawdzić i ustawiłem sobie takty, więc chyba ta takta jest dobra. Tak mi się wydaje. Okej, tu nie ma w ogóle odpoczynków. Nie wiem, daję mu full buffa, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Chyba tak. Chyba potrzebuję tego buffka, nie? Więc tego ryca nie ogarniam w tym momencie. Nie grałem na nim bardzo długo. Na szczęście to jest łatwa klasa postaci, więc nie jest jakiś super to skomplikowany. Po prostu rzucam full buffa. No i stoję jak puszka, nie? I omijam pociski. Widzę, że na uroki powinien wziąć sobie obronę, bo on tutaj jest dosyć mocno magiem. ST, to jakieś skróty. Tu są jakieś Tris. Tris to jest mój baseball, jak Negan miał Lucilkę, to ja Tris mam w pokoju. Ale chyba nie o to chodzi. No tu się zdecydowanie coś robi, nie? Oni coś wiedzą co się robi. Czy mi coś wydropiło? Chyba nie. Laska Sig, o kurde, wydropiło mi coś, chyba powinien to komuś oddać. No dobra, nie wiadomo. Zobaczymy.
Nie traktujcie tego jako poradnik oczywiście, to chyba już wiadomo, że to nie jest dobry pomysł traktować to jako poradnik. Chyba, że chcecie na przykład, nie wiem, iść sobie też pierwszy raz i zobaczyć jak to wygląda, więc w tym momencie to jest super. Coś czuję, że dam w tytule poradnik, to by było trochę strzał kolano. Co to jest? Agonia. Powoduje utratę PZ co turę. Co on zrobił? Ale asystent potężny. W ogóle on ma znaczek insygnii śmierci chyba tutaj w tym kółku, tak mi się wydaje. Tak to wygląda. No dobra, zabity kolejny. Laska Aster, super. Jakieś wiedźmińskie glify tu zbieramy. Coś będzie trzeba z nimi zrobić. Aha, dobra, i tu jest A, czyli ta Aster, dobra. I U to będzie... Dobra, nie wiem, nie ma takiej literki tutaj na czacie. ST, Tris, UA. A ja mam jakąś Sigmę, nie? Aha, to S, Sigma, dobra. Dobra, wszystko ogarniam, słuchajcie. Jest PogChamp. Nie wiem dlaczego w ogóle ona prowadzi, a ja jestem pierwszy. To całkiem ciekawe w sumie się złożyło. Dziwne, dobra, nie wiem, ale w ogóle jak zapytacie, dlaczego mam czapkę na sobie i w ogóle mam taki strój, jestem nieogarnięty dzisiaj trochę, to kompletnie niespodziewany odcinek, w sensie ja sobie w ogóle grałem z ziomanem w TRN, tak jak powiedziałem, i nagle po prostu cyk, aqua, dobra, to lecimy, nie, ubrałem czapkę, dobra, kolejne T. A czemu my to w ogóle, ile my tego potrzebujemy? Jezus Maria, nie wiem co tu się dzieje. Na szczęście mam dużo potek, tyle dobrze. O, może ja prowadzę jednak. To czekaj, to wykopię może, co? Weź prowadź Sigma, bo ja nie wiem co się dzieje. To jeden Uris Brakta. Dobra, zapytajmy się może ziomala, może mi odpowie. Nie wiem czy on jest. Halo KTN, czy jesteś z nami? Jesteś na nagraniu w tym momencie. Oczywiście. Dobra, stary, co się u was dzieje? Bo ja nie ogarniam w ogóle co się wyprawia się. Nie wiem, jest jakaś gruba impra. Bo emo padł, ja walę tylko dwie szpile. I nic nie mam więcej robić, nie? To ja z tym Shiden daję mu buffy, ale my ciągle bijemy jedną grupkę i jakieś stare kości z tego lecą. Jest całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. Dobra, wyciszam się dalej. Okej, okay, to był KTN, jakby co to jest wudu? Z naszego PT też idzie pierwszy raz, nie? Więc jest takich dwóch tutaj nobów w PT, ale jest całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, klepie się. Tutaj widzę, tarczę sobie wziął ten gość. Nie wiem dlaczego ten shit raz bije po 6000, raz bije po 1000. Ale to chyba jakieś faktycznie reski ma ta postać specjalne. No dobra, nie wiem, ja cały czas sobie potam. Tak nie do końca wiem, czy nagrywam całą instancję. Wydaje mi się, że bicie tych grupek, tych asystentów nie będzie aż takie super ciekawe, bo to się będzie chyba robiło długo. Więc może po prostu przewinę, mam to przyspieszę, zobaczymy. I po prostu, ja prowadzę? Nie prowadzę, dobra. No i po prostu jak zabijemy to wszystko i pójdziemy gdzieś dalej, już widzę, że na górze są jakieś tutaj klikanki. To chyba mogę kliknąć bez potrzeby, tak. Aby dostać się na niższy poziom, należy zgromadzić asystentów z odpowiednimi kluczami, symbolami wskazanymi na tablicach nad pulpitami. Wtedy każdy asystent umieszcza swój symbol według wskazania nad pulpitami kolejności i kiedy wszystko przebiega właściwie, wejście na poziom niższy staje otworem. Zła kolejność umieszczania lasek powoduje wyzerowanie pulpitów. Okej. Okay. Spoko, czyli mamy tu faktycznie jakąś łamigłówkę. Na szczęście nie będę musiał się tym zajmować, mam tutaj PT od tego. Dobra, poczekajmy aż coś się stanie. Dobra kochani, jesteśmy z powrotem. Ja jej dam te pałki, tak mi się wydaje, bo po prostu nie są mi potrzebne, nie potrafię nic z nimi zrobić. Więc ja je tutaj dam. Masz. Wziął je? Mam nadzieję, że je wziął. Nie wziął ich. No nie, najgorzej. A raz, dobra. Daj mu, okej, spoko. Mam nadzieję, że ma miejsce. No ja z tym dużo nie zrobię, nie? Okej, okay, super, daliśmy mu pałeczki. No i co się teraz dzieje? Ja jestem bardzo ciekawy w sumie, co tu się wydarzy. To trzeba chyba coś jak tym, jak kłesie na ropuchę, nie? Się klika jakieś rzeczy randomowe i się robi mapa i się jakieś przejście otworzy, zobaczymy. No w kłesie na ropuchę wyskakiwała wielka żaba, mam wrażenie, że tutaj to się nie stanie, ale to kompletnie nie ogarniam, ale to jest, podoba mi się taki styl. Jeżeli nie widzieliście odcinka z Among Us, który pojawił się w czwartek, no to sobie zobaczcie, tam tak samo nie ogarniałem nic. Ma to swój urok. Dobra, coś tu się dzieje, no chłop chyba ogarnia, nie? Chłop chyba ogarnia, w języku węży się odezwał, otworzyły się wrota, Salazar Slytherin czeka, żeby go zabić. Wchodzimy, bazyliszek na końcu będzie. Mamy poziom drugi. Wydaje mi się, że muszę buffować Shida w tym momencie, że chronienie maga ognia zbyt dużo tutaj nie da i że będzie trzeba go buffować. No bo 140 level, tak? No to jest jednak już coś, jakieś osiągnięcie, trzeba przyznać. O, może się zapytam. Zapytam po prostu, no chyba wiadomo. Dobra, super. Okej. Okay. To buffujemy Shida, nie będziemy chronić maga. Od drugiej mnie. Spoko. No i gituwa, no i się dogadaliśmy. Pozdrawiam tutaj serdecznie naszą ekipę. Nie mówię je, że nagrywam. Może zobaczą sami przy okazji. Teraz tak, mamy tutaj Shida. I ja nic tutaj kompletnie nie robię. Problem z tym PA. Nie mogę mieć na uroki tej obronki. To jest duża przypadłość tutaj tego ryca po nerfie. Że może być faktycznie ciężej. Bo mam tylko 2 punkty na obronę. To ma sens w sumie. Co ja gadam w ogóle? Co ja pieprzę? Dobra, zobaczymy co tu się podzieje w tej bitwie.
Pytanie, czy to jest boss w klimacie padamy i to nie jest nic niezwykłego, czy to jest boss w klimacie no chodzimy i lepiej byłoby nie padać, nie? Ale mam wrażenie, że to jest ta pierwsza opcja, że jednak tu się pada i to jest normalność. No i co, i teraz miałem niby chronić maga, nie? Może hopnie ten mag jeszcze, ale chyba nie hopnie. Dobra, no to chronimy w takim razie Shida. No szkoda trochę tego maga ognia, mamy pierwszego zgona. 8000 HP w ogóle, 12000 HP mają te pety. Gdyby Aqua Sole, znaczy te pety, Aqua pety, okej, może tak być, Aqua pety dawały tyle, że miałyby 12000 HP jeszcze się healały, to by piękna gra wtedy była, muszę przyznać. No ale niestety nie ma tak pięknie. Dobra, pierwszy Aqua nie żyje. Ciężko się to odmienia, powiem wam szczerze, że mam duże trudności z tym i pewnie słyszycie po tym co gadam, że kompletnie nie potrafię się wysłowić, ale odmieńcie słowo Aqua, nie? Jakby moja dobra ciocia Basia nie ma wiadra, w sensie wiecie, mianownik, dopełniacz, celownik i tak dalej. No jest to trudne, nie? Komu czego się przyglądam? Akule. Aż chcę się powiedzieć jakoś tak dziwnie i to nie wychodzi. Tutaj jeszcze nie padły, no to chyba to nie jest zbyt dobra wróżba, co? Tak mi się wydaje. Chcę zobaczyć, ile z tego expa będzie szło, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. W ogóle, jeżeli macie jakieś porady co do Aqua, nie? Co prawda, to dopiero napiszcie, jak skończymy odcinek, bo tu pewnie się jeszcze dużo będzie działo. To dawajcie też w komentarzach, ja pewnie już będę teraz sobie chodził ją spokojnie. W sensie, wiecie, ten pierwszy raz taki, ten chrzest bojowy jest przeprowadzony na odcinku, więc teraz będę już co tydzień sobie chodził normalnie na każdych postaciach, na barbie, na rycku, poza kamerą. Ale, no chyba, że na streamkach ogarniemy. No ale możecie jakieś rady pisać, jak macie, jak widzicie, jestem kompletnym bambikiem, nie ogarniam tego, więc wasze rady pewnie się przydadzą. Ale nie wydaje mi się, żeby to już było jakieś super skomplikowane. Wydaje mi się na ten moment, że wszystko ogarniam. W sensie, że trzeba, wiecie, w dobrej kolejności te runki sobie tam poklikać. W tym celu są te przedmioty, które dropią. No jest to logiczne, nie? Expa tak widzę za dużo nie dropi z tego. No ale zobaczymy, w ogóle może z Aqua by coś dropo. Słuchajcie, jakby z Aqua coś wydropiło, to by było pięknie, nie? Z pierwszej Aqua dropik. Otwarcie włazu prowadzącego do rdzenia żywiołu. Na kolumnie w zależności od konfiguracji. Fajnie, że są tutoriale. To się przydaje. Jeżeli ktoś by na przykład szedł sobie z ziomkami pierwszy raz, to ma tutaj jakiś tutorial, nie? I to jest w ogóle wyjście z tego co widzę. No oni wiedzą co robią. To jest taki PT koksów, więc myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Chronimy oczywiście Shida. O, no i w drugiej potencjalnie chronimy. O, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Może znowu szpaść. Jest na piątym slocie. Nie wiem czy piąty slot tutaj działa. Ale jeżeli działa, to jest mały przypał, bo mogą go zabić. Jeżeli twierdzicie, że za dużo mówię, to tak, za dużo mówię, ale w sumie jestem podjarany. Bo idę na to pierwszy raz, jakby jest to swego rodzaju doświadczenie nowe. Więc jak na grę Tarn, to jest takie spore osiągnięcie, jak jest nowe doświadczenie, prawda? Więc jest takie fajnie. Jest to jeden z fajniejszych odcinków chyba w tym roku, które nagrywam. Więc słuchajcie, jest naprawdę sztos. No tymczasem bitwa, może zamknę na chwilę ryj i pooglądajcie sobie walkę. Aqua ton pokonany, pięknie, lecimy sobie dalej. Idziemy sobie dalej, tu mamy trójkę. I tu jest Trytea. Okej, okay. I to jest jakiś nowy mob, z którym nigdy nie walczyłem. Więc może to być całkiem ciekawe. Szczerze, jakby ktoś mnie zapytał, czy istnieje coś takiego w Tajernie, to bym powiedział, że nie. Więc macie tutaj mój pokaz wiedzy. Więc to może być całkiem ciekawe. Myślę, że sobie odbędziemy z nią ciekawą walkę. To jest po prostu chyba Aqua Era, tylko taka na sterydach, nie? Tak to wygląda przynajmniej. No ale zobaczymy. Z tego co rozumiem, jest to ostatnia grupka. I idziemy dalej. Czy to będzie Aqua? No dobra kochani, i mamy walkę numer 3, tą chyba najważniejszą w tym momencie. No i weźmy sobie tą obronkę. Trochę się boję, żeby tutaj nie paść przez ten brak uroków. Zwłaszcza, że nie mam resków. Jeżeli pytacie co mam za ekwipunek, nie pokazałem go w sumie, no to możecie się dowiedzieć, że mam na pierścionkach Allakaya many i kondycji. Więc mój ekwipunek na rycerzu jest strasznie ubogi, więc jest ciężko, bo w sumie nie chodziłem żadnych takich bossów podresy. Chyba mam w depo pierścionki na loot, to mogę sobie wziąć. Tak teraz myślę. Bo na loski miałem kiedyś kupione. Teraz tak sobie pomyślałem, no ale nieważne. Za późno, było minęło. Sol ubity. Sol ubity. Trytea ma 20000 HP i idziemy zabić. Ale jej się nie udało, bardzo dobrze. No, widzę, że jest potężna. Jest naprawdę potężna. My tymczasem chronimy maga, nie dostaliśmy tarana, więc wszystko git. Myślę, że sobie coś rozdamy w tym odcinku, co? Co wy na to, widzowie? Jest odcinek potężny. Gnaty Refa ma na rozdanie. Jest minuta 19, więc jak tutaj dotrwaliście, no to możecie wiedzieć, że jesteście wyróżnieni. Napiszcie teraz swój nick w komentarzu. Nie wspomnę o tym nigdzie indziej. No i za tydzień sobie rozdamy Gnaty Refa dla kogoś z was po prostu. Oczywiście serwer Tolnor.
myślę, że na taki odcinek, na taką okazję możemy coś, słuchajcie, rozdać. Bo to jest naprawdę fajna okazja. Dawno też nie rozdawałem. Więc myślę, takie knaty Refa dla was jak najbardziej fajnym prezentem będą. Za to, że oglądacie tak naprawdę, nie? Bo nie w każdym odcinku jest konkurs i nie w każdym odcinku ludzie mają taki nawyk, żeby pisać niki w komentarzach. A tutaj jest takie, wiecie, że osoby, które tylko wchodzą, żeby wygrać, to nie zauważą tego konkursu, dzięki czemu macie większe szanse na wygraną. No. Ej, to zróbmy jeszcze coś, słuchajcie. Widzowie, to zróbmy coś jeszcze. Nie piszcie jeszcze komentarza, wstrzymajcie jeszcze parę sekund, ja pomyślę. Zróbmy tak, napiszcie swój nick i dopiszcie jakieś fajne słowo, nie? Jakieś fajne słowo, na przykład, jakie jest fajne słowo? Gruszka. O, piękne słowo. Więc jak napiszecie, słuchajcie, swój nick, spacja, gruszka, to już w ogóle jesteście zajebiści, nie? Jesteście zajebiści i dorzucę wam coś, jak wygracie, o, w ten sposób. Bo wtedy jesteście dobrymi widzami po prostu, to nie ma innej opcji, jesteście dobrymi widzami i oglądacie filmy moje. I to jest super, bo 20 minut obejrzeliście. Może z przewijaniem, albo teraz traficie ten moment. Więc słuchajcie, piszecie swój nick, spacja, gruszka, a ludzie myślą, co tu się cholera jasna dzieje, nie? Tak zrobimy. A my wracamy tymczasem do bitwy. Kończymy powoli z Tryteą i to jest prawdopodobnie ostatnia grupka na tym piętrze. Więc całkiem fajnie. Jano Ahonen, 102 metry. Wchodzimy, Trytea, 5600 HP. Na koncie, myślę, że to są jej ostatnie chwile. Ale zobaczymy. Jest dosyć pancerna, Mosi tylko po 1000 bije, niecały. Więc ma dobre odporności. Nosi na szczęście 2000, dobra. Zabita. Ile expa? 13 tysięcy. Jest git. Myślę, że jest git liczba. I sobie tutaj, nie wiem, potniemy czy nie potniemy? Oni chyba nie potają z tego, co widzę. Więc sobie poczekamy. No i co? I rozumiem, że to była ostatnia grupka, tak? To już koniec? Już idziemy na akwę, czy to jeszcze nie to? Coś, żeby to było za proste. Mamy dopiero 21 minut odcinka. Z przyspieszenia nie będzie 20 niecałe. A ja widziałem u Tobiego 2 lata temu godzinny odcinek. Trzęsienie ziemi się jakieś odbywa. Ej, zrobiły się schody, to bez kitu wygląda jak... O, nowa grupka. To wygląda normalnie jak komnata tajemnic, nie? Dobra, pytanie też, jak się bije z akum. Wiecie co, ja sobie tutaj sprawdzę. Odpalę sobie talerniki. Oj, przepraszam, nie chciałem wam tego pokazywać. Chciałem zrobić tylko tak. O, proszę bardzo, już wracamy do gry. Ja sobie na drugim monitorze szybko sprawdzę podczas trwania odcinka, jak bije, co ciekawego ma w zanadrzu Aqua, nie? Aqua Regis. Co ona potrafi? Bije na wszystkie strefy, dobrze wiedzieć. Szczerze mówiąc, myślałem, że na blisko nie bije. O Boże, ona bije po prostu wszystkim. Zamraża, deszcz, lodu, szpila, coś tu, debuff, plucie jadem, lodowy pocisk. Fizyczny atak dystansowy. Ej, dobra, ona jest porąbana. Po prostu trzeba się bronić na wszystko przed nią. Wszystko rozumiem. O kurde, nie mam tego. Stałem tarana. Ale żyje, tak? Żyje, dobra, na szczęście. Na szczęście jestem rycem, słuchajcie, gdybym szedł jakąś inną klasą postaci, mogłoby być ciężko. Mogłoby być wtedy ciężko. No i kochani, Aqua Era w tym momencie pada na ringu jak Najman. Albo nie, jeszcze stoi i walczy. Dobra, dajmy tą ochronkę, ale myślę, że to nie ma większego sensu. Dlatego expa nie leci zbyt dużo, widzę, że to jest typowo zrobione pod bossa, żeby go klepać, nie? Znowu się schody otwierają. Ja bym tu potnął, ale chyba nikt nie pota, więc przeczekajmy. I tutaj mamy wejście, już widać. Są jakieś jeszcze interaktywne obiekty gdzieś. Tu mamy jakieś schody. Tu mamy tą tablicę, tam jakieś runki. Się boję cokolwiek klikać, żeby nie zepsuć. Tutaj mamy, dobra. No i tu mamy zejście niżej. I to jest chyba już boss. Chociaż no nie wydaje mi się, żeby to jeszcze był boss. Bo bardzo szybko poszło. Ale może mieliśmy dobre PT, nie? To PT jest kozak w ogóle, to jest, nie ma co gadać. Setne levele, 140, shit. W zielonym papaju, jedna osoba, jeden widz jest. Ej, dobra, no i wchodzimy na piętro niżej. I tu już jest to ostatnie piętro chyba. No i mamy jakichś frajerów. I to jeszcze nie koniec, tak jak myślałem. Byłoby zbyt szybko, słuchajcie. Bufujemy sobie Shida. I dobra, i tu mamy, o kurde. Mam wrażenie, że tu mogę dosyć mocno padać bez tych PA, słuchajcie. No ale zobaczymy. Nie wiem, czy oni będą bili na uroki. Mamy Shida, mamy Barbę. Wydaje mi się, że tutaj na blisko powinien się przede wszystkim bronić. To może być ciężko. 5000 HP te techniki mają. Gdzie co, ja zamknę okno. Robię to w tym momencie. Wy sobie patrzcie na tą bitwę. Zamknę, słuchajcie, okno, bo dzieciaki tak mocno drą ryja, że mam wrażenie, że są głośniejsze ode mnie na tym odcinku. Postaram się to wyciszyć potem w programie. Jak pytacie, czemu mam tylko jedną słuchawkę, to dlatego, że one wygłuszają i nie słyszę swojego głosu. A dużo mówię. Dobra, jest walka. No i to już jest jakaś potężna grupka z tego, co widzę. Chronimy dzielnie maga. To będą długie walki. Tak mi się wydaje, to będą długie walki. Nie za bardzo jest tu co komentować, ale muszę pochwalić tutaj grafiki.
bo grafiki są naprawdę kozacko wykonane. Mega mi się podobają. Ten jest chyba najlepszy. Potem jest ten. Ten wygląda jak jakiś finałowy boss Marvela, nie? No i podchodzi naszego Voodoo i czy nasz Voodoo przeżyje? Możemy go zapytać. Halo panie Katen, czy jest pan z nami? Niestety tak. Dzień dobry, witamy serdecznie. Skończy mi się temat do rozmowy, więc stwierdziłem, że zapytam się pana, jak wrażenia po tym pierwszym pójściu na bossa? Nie wiem, gruba impra jest generalnie. Całkiem przyjemnie. Myślałem, powiem ci tak, na 16% chyba 3 razy za 400 czy za 600 weszło. To nieprzyjemne. Kubele. Ja ci powiem, szkoda, że tak mało expa leci, ale jest fajnie zrobiona ta instancja. Ja tutaj zwróciłem uwagę, że są super, super grafiki zrobione w prawym dolnym rogu. Na przykład ten górny technik ma zajebistą graficzkę zrobioną. Jest naprawdę kozak. Nie, co ty tam widzisz w nim, ale ja nic nie widzę. Tamta instancja mi się podobała, bo nawet to wejście, jak robisz sobie, jak ta animacja jest, to kozacko wygląda. Jak to jest w sumie się nie dziwię, że na 3D oni to chcą wyłączyć. Bo to jest sporo roboty do zrobienia. No będzie, będzie. Bo jak w ogóle nie wiecie, może powiem widzom. Na 3D wstępnie Aqua ma być wyłączona przez jakiś pierwszy czas. I jeszcze kto... Budnawku? Czemu się pytają ciebie? Bo na 5 trwa. I mam tylko obronę. Okej. Aqua ma być wyłączona i jeszcze chyba marionetka? Marionetka i Waldarok chyba. I Waldarok, właśnie. I chyba nawet coś tam od już mówili. O kurde, bele, wszystko wyłączą. Jeden boss będzie do chodzenia na Broken Ranksie. Dobra, ja się wyciszam i idę gadać dalej sam do siebie, jak prawdziwy YouTuber. Dobra, dziękujemy panu KTN-owi za pobyt na odcinku. Trochę tutaj ratuje mój monolog. Ale powiem wam, ten technik jest strasznie pancerny. On po 200 dostaje strzały. Przede wszystkim jestem ciekawy, ile za to będzie expa. Wydaje mi się, że będzie mnóstwo expa taką grupkę. Ale zobaczymy. Zobaczymy, to może być równie dobrze kolejne 4000. No i mamy tak sobie 8000 expa. No jest całkiem dobrze. Jest całkiem dobrze, myślę. Mogło być więcej, ale jest fajnie, przyjemnie. Pierwsza grupka ubita. Tutaj prawdopodobnie już potamy normalnie. Na szczęście nie muszę. Mamy kolejną grupkę i słuchajcie, i tutaj już chyba będzie Aqua w tamtym miejscu. Tak to się zapowiada. Powiem wam, fajna instancja do pogrania. Tylko problem z tym, że tutaj za bardzo naprawdę nie ma co komentować, bo są mega długie walki. No i tak naprawdę mi się tematy do rozmowy szybko czerpią, szybko kończą. Więc nie wiem, mogę albo wam zrobić cięcie i to przyspieszyć. Co byście woleli, widzowie? Jak będzie więcej minut, to więcej pieniążków będzie. Nie wiem w sumie. Chcesz coś pogadać? Chyba nie chcę coś gadać. Sam chyba to po prostu trochę przewinę. Będę wam przyspieszał. I tyle, jeśli coś ciekawego stanie, no to się widzimy. Dobra, grupka zabita. Idziemy sobie dalej. Mamy 8000 punktów doświadczenia. No i zobaczymy, ile tych grupek jeszcze zostało. Mamy teraz czwórkę, czyli robi się coraz ciężej. No i tutaj chyba już jest końcowe pole bitwy, tak mi się wydaje. Tu już jest gruba bitwa. Myślę, że też wam ją przyspieszę, bo jednak to nie będzie się dużo działo. Dobra kochani, kolejna grupka ubita, tu chyba trochę zamuliłem, ale nieważne. I to jest chyba Aqua w tym momencie. Wygląda jakby to miał być boss, słuchajcie, ale może coś tu się jeszcze wydarzyć. Ale to mi tak śmierdzi endingiem, nie? To jest ten moment w walce, kiedy wiecie, jest mnóstwo apteczek, jest checkpoint, jest save point. I można na przykład sobie jeszcze kupić jakieś buffy, nie? To jest ten moment. No może w tajerni akurat tak to nie wygląda, ale no czuję, że to jest koniec już. Czyli to jest koniec, że będzie finałowa bitwa. Aqua pokażę wam całą oczywiście, nie będę jej przewijał, przyspieszał, nic z tych rzeczy. Żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ktoś na przykład nowy ogląda Tajerni, czy jakiś świeżo upieczony, żeby mógł sobie zobaczyć, jak ta Aqua bije. Ja sam w sumie jestem ciekawy, więc myślę, że to będzie akurat ciekawa bitwa. Piszę do mnie na Discordzie, nie zwracajcie uwagi, to jest u mnie. Czym się bijemy? Aqua! Jest! Aqua się bijemy, cudownie. Dobra, klepiemy Aqua, słuchajcie. Dajemy buffa Shidowi. Nie mam bladego pojęcia, na co się bronić, więc zrobię tak i teraz dam mu ochronę. Znaczy magowi dam ochronę, a sam będę próbował ustać. No i zobaczymy, co się stanie. Jestem mega podjarany. Zobaczymy. Żyjecie, to lecimy raz, dwa. Ja nie wiem, czy żyję, nawet nie sprawdzam. Jak się kłódka świeciła, to nie zwróćcie na nią uwagi. Sprawdźmy, co się będzie działo. Co ona potrafi? Ja naprawdę nie wiem. Jakby, wiem, że są jakieś filmy na YouTubie. Tam bicie Aqua, tam chyba kiedyś nawet Galajus bił Aqua na streamie sam. Nie oglądałem tego, żeby nie wsuć sobie zabawy.
Nie mam bladego pojęcia, co ona robi, nie? Dla mnie, jakbyście postawili mi po prawo Aqua, a po lewo tego węgorza wielkiego, to bym nie widział różnicy. W sensie tego węgorza z losków. To jest chyba Nitko, czy jakoś tak, Nichtog. No tak czy siak, pierwsza runda za nami, Drui trochę pobity, Magognia trochę pobity, ale nie ma jakoś super, super ciężkiego klimatu. Pytanie, czy ona potrafi atakować obszarowo? Wydaje mi się, że tak. Na wiki było coś napisane, atak obszarowy, przed chwilą jak patrzyłem. Więc chyba, chyba potrafi, nie? Znaczy na pewno potrafi, tylko pytanie, jak to wygląda. Czy są takie sople z lodu, czy to będą jakieś, nie wiem, maśnięcie, tym może ogonem wielkim? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, widzę procenty, są naprawdę nieciekawe. O, muszę też mieć na uwadze, kiedy się buffy skończą. Buffy się skończą za 3 turki, rozkaz będzie trzeba odnowić, dobra. Okej, potrafi tak jak myślałem strzelać, tak samo jak Aquasol. No to było do przewidzenia, po 1000 bije wudu. Jest to spora liczba. No i te debuffy naprawdę nie wchodzą, małe procenty. Powiem wam, wygląda to nieciekawie, wygląda to jak walka, którą możemy nawet przegrać. Możemy ją bić z bliska, okej, to byłem w sumie ciekawy. Czy to jest tak samo jak z jaskółką, ale szczęście możemy ją bić z bliska, więc trochę zmniejszę obronę i spróbuję jej dać mierzony cios, nawet 2 razy. Żeby jakoś ją tam osłabić minimalnie. No i chronimy dalej maga ognia, runda trzecia. Co się będzie działo, słuchajcie, mamy 39 minutę odcinka. No z przyspieszaniami będzie tak 30, myślę. Więc chyba w miarę sprawnie to poszło. Ale to faktycznie no, z przyspieszeniami, nie? No i leci jakiś... coś robi dziwne. Jakiś debuff poleciał, który nie wszedł. Lecą kolejne kolce. Nasza drużyna się fajnie broni. Kolejne debuffy lecą. Jest naprawdę fajnie. Okej, ona potrafi zrobić coś takiego. Dobrze wiedzieć, 1500 wudu. O kurde, łocie, panie, co tu się stało teraz? Dobra, no ale... całkiem przyjemnie. Jeszcze może jakiś ten? Nie wszedł niestety. Dobra, no to teraz odnawiamy sobie rozkaz. Zrobimy sobie coś w tym stylu. No i ja bym chciał chronić naszego maga. Ale nie zdążyłem. No dobra. No niepotrzebnie ten rozkaz odnowiłem. Myślałem, że zdążą hopnąć. Chyba, że tutaj nie da się hopnąć. Nie no, da się na pewno. Na pewno da się hopnąć. Obawiam się, że to mogło paść. Okej, czyli nie padło. To dobrze, żeby Voodoo sobie mógł zabrać jeszcze szansę na dropa. Mamy taki deal z Voodoo, mogę wam już teraz powiedzieć, że jak coś wydropi, to się z Voodoo dzielimy po połowie zyskiem. Bo dzięki temu mamy, wiecie, mniejszy zysk, ale większa szansa na to, że dropnie, nie? Więc to jest spoko. Dobra, teraz dajemy ten rozkaz. Dajemy ten rozkaz, chronimy maga jeszcze jedną turę. A później bufujemy sobie naszego boxa. Już mnie trochę gardło boli, bo za dużo gadam. Nie mam pojęcia, jakie są PA, więc sobie zrobię tak i przeklikam. Dobra. No i uwaga. Ostatnia runda, czy jeszcze nie? Ja chcę to przeżyć, to jest najważniejsze, reszta mnie nie interesuje. Aqua zwróciła furię i wszystkie możliwe debuffy świata. To wygląda jak jakaś druga forma bossa. Dostała korzenie. Co tu się dzieje, słuchajcie? Jakieś dymy się dzieją. Dostała szpilkę, pięknie. Dostała szpilkę. Lecą pociski prosto we mnie. Lecą pociski we mnie. Ale ja na szczęście jestem pancerny, ale tych pocisków leci naprawdę dużo. Jakbym nie był rycerzem, to myślę, że miałbym spore problemy w tym momencie. No a tak wyszło całkiem fajnie i to jest prawdopodobnie, słuchajcie, koniec walki. A co za tym idzie, też koniec odcinka. Wow. Wyszło szybko, wyszło naprawdę fajnie. I nie spodziewałem się naprawdę tak dynamicznej walki. Fajna była walka, kurde, podobało mi się, no. Dzięki. Fajnie było. To co, to jeszcze raz lecimy. Lecą ostatnie pociski. Jeszcze raz szansa na dropa. Jakby coś dropło z pierwszej akły nagranej na YouTubie, no to by był cud świata. No ale prawdopodobnie nic nie wydropi. 2000 HP mniej, ostatni pocisk. Jeszcze lecą teraz buły, żeby tylko nikogo nie zabiła i będzie dobrze. Jak teraz kogoś zabije, to będzie przykre. Będzie bardzo przykre. No ale może maga zdejmie. Nie, wszyscy żyją. Na szczęście wszyscy żyją. Wygraliśmy. Aqua zabita. Zobaczymy ile expa. Nie ma dropa niestety. 50 tysięcy punktów doświadczenia, odkrycia Aqua. Jest super, jest naprawdę super, wychodzimy sobie w tym momencie. Ja też bym chwilę pozwiedzał w ogóle, tak szczerze. Mogę coś ciekawego na przykład tutaj iść? Mogę tu iść, zobaczcie, pozwiedzajmy sobie może jeszcze chwilkę. Jest tu coś do kliknięcia? Wątpię. Nic tu nie ma ciekawego do kliknięcia. Dobra, wychodzimy stąd. Prawdopodobnie wyjdziemy tam koło druidów, tak mi się wydaje. Ewentualnie przy laboratorium zaraz się spotkamy. Uwaga. Tutaj, okej, okay, spoko. Moi drodzy, dziękuję za odcinek. W końcu nagrana Aqua, po roku czekania. Rok czekaliście na ten odcinek, więc kurde bele, fajnie. Fajnie wyszło, żegnam się z wami. Do zobaczenia, papa, cześć, zostawcie kciuka, tak jak wspomniałem. Zapraszam serdecznie, gdzie? Na Discorda, na Instagrama. Do zobaczenia, papa.
Elo!